Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to, co amerykańscy politycy, no konkretnie to socjalistyczni demokraci zrobili Ameryce, no to jest straszne. To jest straszne, to jest godne, no nie wiem, no ukarania i powinno być ukarane. John Durham zaczyna patrzeć się i wyjaśniać to, co większość Amerykanów nie rozumie, co się działo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No te akta Trumpa, szczególnie ten złoty prysznic Trumpa, niby w hotelu moskiewskim, no to było to, co miliony naiwnych, głupich socjalistów, demokratów podniecało się, no i tłumaczyło, że tłumaczyło sobie i wszystkim innych, że Trump jest zdolny do czegoś takiego. No ale teraz wygląda na to, że Trump znowu musi uspokoić te relacje amerykańsko-rosyjskie. Od tego czasu, kiedy Biden spotkał się z Putinem, no to no, w zasadzie reprezentując Amerykanów, tak? Prezydent reprezentuje Amerykanów, no reprezentuje te 80 milionów demokratów, socjalistów, co głosowali na niego, no ale też reprezentuje drugie 80 milionów, które głosowało na Trumpa. No i co się stało po tej wizycie? No wygląda na to, że Putin i Rosja ma w nosie te wszystkie ataki, te wszystkie szantaże i okupy internetowe, no to się nasiliły. Kremlin zmusił naszych europejskich przyjaciół do tego, żeby no w zasadzie załatwił ich ropą. Z Ukrainy, no to tam troszeczkę wkurza, denerwuje i trochę prowokuje. Białoruś, no to w zasadzie prowadzą wojnę tą graniczną, tą wojnę emigracyjną, nachodźczą i tak dalej. Także Biden sobie bardzo źle radzi. Biden wprowadził Amerykę w bardzo dziwną sytuację. Biden wprowadził cały świat w bardzo dziwną sytuację. No nie ma, czy lubisz, czy nie lubisz, czy lubicie, nie lubicie Trumpa, czy jak on się wyrażał o Putinie, no to trzeba pamiętać, że to jest dla każdego prezydenta amerykańskiego, no to Rosja jest bardzo ważna. Rosja jest bardzo ważna, no i Amerykanie niestety, no demokracja wymaga tego, że prezydent jest wybierany na 4 lata, ewentualnie na drugą kadencję 4 lat. No jak się popatrzy na Putina, no to on w zasadzie jest od dinozaurów. To jest to samo w tych wszystkich niedemokratycznych krajach, no to prezydent, no teraz w Chinach też tam było jakieś ograniczenie, tam nie ma prezydenta, nie ma premiera, tam jest pierwszy sekretarz partii. Idiotycznie dziennikarze na Zachodzie, nawet i w Polsce też mówią, że to jest premier, prezydent, no niby taki nazywają go w Chinach, no ale on jest pierwszym sekretarzem partii, to jest jedna jedyna partia, tam nie ma czegoś takiego jak wolności wyboru, tam się głosuje za tym, co rząd powie. No i Trump jednak dużo zrobił przeciwko Rosji, także raczej Rosja na niego żadnego haka nie ma. Te relacje też starał się poprawiać, no ale nie ma dwóch zdań, że to było podobnie jak Kennedy, kiedy był kryzys na Kubie, bo tam też przywozili, Chruszczow przywoził, przewozili te pociski, które mogłyby trafić do Ameryki, no to zadecydowało o wyborach Kennedy'ego. A w
tym wypadku Trump. Trump dał te pociski dla Ukrainy, pomimo tego, że Obama zatrzymywał te pociski. Tak samo zatrzymał ten północny strumień, ten północny strumień 2, czyli ten rurociąg, który później Biden odkręcił. No Biden nie tylko odkręcił ruską ropę do Niemiec i ta ropa później będzie sprzedawana z powrotem do Polski. No to nie tylko, że otworzył to, no to jeszcze Biden zamknął amerykański rurociąg. No nie nazywał się to północny strumień 3, no ale zrobił coś no bandyckiego z punktu widzenia krajowego i narodowego, no to on zrobił to jest straszne. Trump zniszczył też część tych sił w Syrii, no tam tłumaczyli, że przez przypadek, ale to była ta, można powiedzieć, pomoc, no było to przeciwko Rosjanom. Jeżeli tak człowiek się zastanowi, no to jeżeli Putin miał jakieś haki na Trumpa, no to dlaczego Trump się tak zachowywał, jak się zachowywał? No i teraz wszystko wskazuje na to, że Putin jednak chyba ma haki na administrację Bidena, no bo tak jak oni się zachowują, no to są gdzieś jakieś teczki, muszą być jakieś teczki. No i teraz ten John Durham, on właśnie pokazuje, co wiadomo mniej więcej o tych deskach. Ten całe te spreparowane, sfabrykowane historia o złotym prysznicu, no to było wszystko zrobione przez Igora Danchenko. To ruski szpieg w zasadzie, połączony z wywiadem rosyjskim. CIA, czyli CIA i FBI, no CIA no to jest wywiad międzynarodowy, FBI, no to jest powiedzmy wywiad krajowy, policja można powiedzieć krajowa. No oni wiedzieli, że Danchenko ma połączenia z reżimem Putina, no ale nic nie robili. Wprost przeciwnie, bardziej starali się zniszczyć Trumpa niż uratować kraj. Ten Igor Danchenko trafił do instytutu tak zwanego Brookings, no i tam jedna bardzo no zaślepiona Fiona Hill, niby ekspertka od Rosji, po prostu zaczęła łykać te wszystkie bajki, które on zaczął opowiadać. No i on Danchenko był głównym stwórcą, fabrykatorem czy kucharzem, który ugotował cały ten bigos. A to wszystko szło przez ręce Christophera Steele. Były brytyjski szpieg. No, a kto to zaczął? No Trump. Clintonowa zaczęła to wszystko po to, żeby zniszczyć Trumpa. No to po prostu, jeżeli głosowaliście na Clintonową, czy głosowaliście na Bidena i wiecie, co ona robiła, no to naprawdę musicie jakoś się zastanowić, czy macie w sobie jakieś poczucie no, uczciwości moralnej i tak dalej. Danchenko to w tym całym zamieszaniu, no to jeszcze zamieszał w FBI w samym sobie. Okazało się, że ta fikcja literacka pisana przez Danchenko i Steele, no to żeby zdyskredytować Trumpa i jego kampanię, no to człowiek mógłby to wszystko pominąć, tyle tylko, że w 2016 roku FBI interweniowało dosyć chaotycznie po tym, jak okazało się, że ona miała komputery gdzieś tam we własnym domu, no wbrew zaleceniom. Później się okazało, że kilka komputerów zniknęło, zostało skasowanych, wyczyszczonych, telefony zostały kasowane. Jeden z tych pracowników, który pracował dla
Clintonowej, no to zginął w niewyjaśnionych sytuacji. Tam ktoś był też zabity, też powiedzieli, że to jakiś taki normalny bandytyzm. James Comey, no to tak jak się dowiedzieliśmy, no to James Comey, no to w zasadzie otrzymywał pewne informacje, no ale był dyrygowany przez Partię Demokratów. On był po prostu, to było takie ramię Partii Demokratycznej, no i on szczekał tak, jak jemu kazali. Starał się zabezpieczyć przyszłość Clintonowej, no bo całe te bagno FBI, całe te bagno Waszyngtonu liczyło, że Clintonowa wygra. No i dyrektor Ministerstwa Sprawiedliwości, dyrektor FBI, James Comey, też liczył właśnie na to. No ale w końcu otworzył tą sprawę Clintonowej, co długoterminowo jej nie pomogło. Także się szarpał kompletnie bez sensu. Ruscy w zasadzie, no to wiedzieli co się dzieje. No i przypuszczalnie mają dużo haków, mają bardzo dużo haków na Partię Demokratów. Amerykańska prasa kompletnie milczy. No, amerykańska prasa jest też w łapach komunistów, demokratów. Amerykanie ciągle nie wiedzą, jaka była rozmowa pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a Hillarym Clinton. No i kazali im w zasadzie wziąć tą sprawę tych wiadomości, tych e-maili gdzieś zamieść pod dywan, żeby to się nic nie działo. No to jest straszne, że coś takiego się dzieje. No i częściowo no to też chyba w to był włączony Danchenko. Comey i całe FBI, no to nie tylko zmienili wyniki wyborów, oni starali się zrobić to w drugą stronę, no ale okazało się, że jednak te pytanie, kto pilnuje pilnujących, no to ciągle jest aktualne. Czy to powiedziano za czasów rzymskich, czy za czasów w średniowieczu, czy w oświeceniu, czy za czasów komunizmu, no to zawsze jest to pytanie, kto pilnuje pilnujących. No i to jest jeden wielki wstyd dla Agencji Bezpieczeństwa Krajowego, że byli w stanie coś tak zrobić i tak się skorumpować i doprowadzić do tego, że Partia Demokratów Socjalistów promowała te akta Steele i że to całe to wszystko pokazuje, że Biden i jego administracja, no to oni są umaczani. Oni muszą być chyba umaczani, bo za bardzo podlegają, za bardzo się decydują na pewne decyzje, gdzie normalny człowiek by nie zrobił. No w tym okresie to było tak, że Rosja i Stany Zjednoczone, no to mieli te sekrety, no i starali część sekretów się trzymać w tajemnicy przed drugimi, część wypuszczali fałszywe te sekrety. No ale prawda jest taka, że administracja demokratów ukrywała to, co się dzieje. Ukrywała, no bo bała się własnej korupcji. No i dlaczego, tak jak mówiłem o tym złotym prysznicu, wszyscy Amerykanie, którzy gdziekolwiek są powyżej pewnego poziomu, no to wiedzą o tym, że w Moskwie, szczególnie za czasów zimnej wojny, to tam nie można było nic zrobić. Tam jak politycy czy tam dyplomaci jechali, no to oni musieli chodzić, nigdzie nie wchodzić na boki. Tam były przypadki, kiedy homoseksualni dyplomaci czy urzędnicy starali się zabawić w jakichś tam hotelach z podstawionymi mężczyznami, no to wszystko było nagrywane, no i później jak oni wracali, to oni mieli haki na nich.
Tak samo z Trumpem. Trump by wiedział, nawet jeżeli byłby w hotelu, to on wiedział, że tam było kilkanaście kamer po prostu i wszystko byłoby nagrywane, no szczególnie jeżeli by były tam kobiety w to zaangażowane. Trump wiedział, że jak ambasadę, pierwsze ambasady budowali Sowieci, no to w murach wbudowali takie akustyczne chambers, czyli takie pomieszczenia, które były w stanie bez żadnych urządzeń elektronicznych, wspomagających, głośników, nadających i tak dalej, one były w stanie wzbudzać i przekazywać część na zewnątrz i z zewnątrz Ruscy byli w stanie odczytać, co tam się mówi. Także później Amerykanie kazali zburzyć ten budynek, no to była wielka sprawa, no ale ten złoty prysznic zdecydowanie nie z Trumpem, no ale muszą mieć, Kremlin musi mieć jakieś haki jednak na Bidena i wszystkich ludzi naokoło Bidena, bo to jest niemożliwe, żeby było inaczej. Informacje, te wszystkie teczki ciągle mogą jakoś wypłynąć, no i kiedyś wypłyną, tak? Przypuszczalnie wypłyną po tym, jak w 2022 roku już kongres przejdzie w ręce konserwatystów, w 2024 prezydentura przejdzie w ręce konserwatystów i cały ten eksperyment komunistyczny zatrzyma się po 4 latach Biden. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego. Bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Wczoraj był zdemonetyzowany. Zobaczymy, co dzisiaj. No filmik, komputer wychwytuje te wszystkie słowa wypowiedziane. Komputer wychwytuje wszystkie słowa zapisane w opisie i w tekście. I to wszystko od razu reaguje. Wczorajszy filmik został puszczony odmonetyzowany w zasadzie jeszcze przed opublikowaniem. 5 sekund po załadowaniu była informacja, że nie będzie monetyzowany. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Róbcie to, co uznajcie za słuszne. No i ten światopogląd jest w miarę normalny od dziesiątek tysięcy lat. Przekaz dla wszystkich socjalistów, co głosowali na Clintonową czy na Bidena. No pamiętajcie, co się dzieje. To jest jedno, było wielkie oszukaństwo, szczególnie z tymi aktami Steela i no jeżeli to was nie przekonuje o oszukaństwie, to popatrzcie się na cenę benzyny, popatrzcie się na cenę tych artykułów spożywczych, które kupujecie. Patrzcie się, co Biden robi. No on chce zmienić Amerykę, on chce po prostu zlikwidować starą, białą, chrześcijańską, uczciwą, kapitalistyczną Amerykę, chce przerobić, no nie wiem, trudno powiedzieć, co chce przerobić, no Stalin, Lenin, Jaruzelski, Bierut, oni wszyscy mieli jakieś wizje, Mao, Castro, no a później zawsze kończy się tragedią. Zdrowia dla normalnych.